Szczury na smyczach. Dziesięciu polskich seryjnych morderców. Seryjni mordercy to nie tylko te bandy i Kuba, rozpruwacz. Wielu morderców działało również w Polsce, a oto kilka przykładów. Listę stworzyłem na podstawie ilości ofiar. Im więcej ofiar, tym wyższe miejsca na liście. Także brutalność tych zabójstw nie była brana w tej chwili pod uwagę. Joachim Knychała. Pochodził z rodziny protestanckiej, wychowywany był przez matkę i despotyczną babkę. Jego ojciec był Polakiem, a matka Niemką. Babcia, knychały, nie potrafiła wybaczyć swojej córce w związku z polskim mężczyzną, a nienawiść przekładała na małego Joachima. Był przez nią, a później również matkę, notorycznie poniżany. Obie nazywały go polskim bękartem. Również rówieśnicy dokuczali mu z powodu innej narodowości, nadając mu przezwisko Szwaba. Na drogę przestępczą wkroczył, będąc młodym człowiekiem. W wieku 18 lat został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności za udział w gwałcie zbiorowym na młodej dziewczynie. Uważał, że ten pierwszy wyrok był niesłuszny i został w niego wrobiony przez dziewczynę. W czasie, gdy odbywał karę, powstał u niego silny uraz do kobiet. Joachim Knechała został aresztowany w trakcie pogrzebu szwagierki bezpośrednio ze cmentarza przetransportowany na komendę milicji. Początkowo do niczego się nie przyznawał. Został poddany badaniom na wariografię. Profesor był zaskoczony, ponieważ Knechała bardzo silnie reagował na pytania kontrolne dotyczące innych zabójstw. Kłamał nie tylko w sprawie szwagierki, ale także odpowiadając na pytania krytyczne, czy kiedykolwiek w przeszłości zabił człowieka. Przyparty w czasie przesłuchiwań szczegółowo zeznał o morderstwach popełnianych w latach 70. przez niego. W czasie wizji lokalnych podał fakty, które nie ujrzały światła dziennego. W czasie rozmów z adwokatem twierdził, że ma podwójną naturę. Wiedział, że musi ponieść karę, wyrażał skruchę i przyznał się do zabójstw. Wstydził się motywu seksualnego zbrodni, zwłaszcza przed żoną. Podczas jednej z rozmów, gdy na prośbę żony opowiedział jej o morderstwach, zatajając fakt gwałtów, żona spokojnie powiedziała mu, wiesz, tych dziewczynek to ja bym ci nie darowała, za to powinieneś wisieć. 19 kwietnia 1984 roku Joachim Knechała został skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na karę śmierci za pięć zabójstw. Wyrok wykonano w więzieniu przy ulicy Montelupich 7 w Krakowie. Władysław Mazurkiewicz. Mieszkał w Krakowie przy ulicy Biskupim 14, a przez jakiś czas miał też mieszkanie w Warszawie. Przed sądem udowodniono mu sześć zabójstw. Pierwszego morderstwa dokonał najprawdopodobniej w 1940 roku na osobie pochodzenia żydowskiego. Zwłoki ofiar zostały oto nalesione pod posadzką wynajętego garażu przy ulicy Marchlewskiego 49 w Krakowie. Jego zbrodnie popełniane były z pobudek materialnych. Przypuszczano, że Mazurkiewicz był informatorem gestapo, a potem szpiclem, i prowokatorem MBP. Jednakże IPN badając jego sprawę nie natrafił na żadne dokumenty potwierdzające przypuszczenia. Bezkarność zapewniała mu przychylność prokuratorów oraz swoista nietykalność wynikająca ze strachu przed domniemanymi protektorami. Mówiono, że ci, którzy wiedzieli, że jest mordercą, sądzili, że wykonuje wyroki swoich mocodawców. Udowodniono mu sześć morderstw w latach 1943-1955. Został skazany na karę śmierci 30 sierpnia 1956 roku. Wyrok wykonano 31 stycznia 1957 roku o godzinie 16.30 w Krakowie, w więzieniu przy ulicy Montelupich. Ostatnie słowa Mazurkiewicza miały brzmieć. Do widzenia, panowie, niedługo wszyscy się tam spotkamy. Na podstawie historii Mazurkiewicza w 2017 roku powstał film Ach, śpi, kochanie. Henryk Moruś, seryjny morderca z Sulejowa skazany w 1993 roku przez sąd za popełnienie siedmiu morderstw na terenie województwa. Piotrkowskiego. W mediach jego nazwisko pojawiło się również w kontekście wyroku kary śmierci wydanego przez polski sąd w trakcie obowiązywania moratorium na jej wykonanie zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka jako ostatniego skazanego na karę śmierci. Henryka Marusia aresztowano w 1992 roku. Początkowo przyznał się do popełnienia wszystkich siedmiu zbrodni, które mu przypisano, tłumacząc je kłopotami materialnymi rodziny. Swoje zeznania odwołał jednak pod koniec postępowania przygotowawczego oświadczając, że jest niewinny. Prokurator zarzucił oskarżonemu, że z posiadanego karabinka sportowego zastrzelił 7 osób w celu rabunkowym. Pierwszego zabójstwa miał dokonać w roku 1986, a następnych w pierwszej połowie 1992 roku. Podczas długotrwałego postępowania sądowego oskarżony nie odzywał się, nie okazywał skruchy i wykonywał obsceniczne gesty. Został skazany na karę śmierci, ale wraz z wejściem w życie w 1998 roku Nowego Kodeksu Karnego. Zamieniono ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Osadzony został w więzieniu dla recydywistów w siedmioosobowej celi w zakładzie karnym we Wołowie. Jego zachowanie służby penitencjarne oceniły na tyle dobrze, że korzystał z prawa do pracy, szyjąc w szwalni skórzane piłki. Zmarł 18 sierpnia 2013 roku w szpitalu zakładu karnego w Czarnem. Stanisław Modzelewski, żonaty zawodu kierowca, pracował w Warszawie w latach 1952-1956 i w 1967 roku, dokonał siedmiu morderstw oraz sześciokrotnie usiłował popełnić zabójstwo. W śledztwie przyznał się do zabójstwa ośmiu kobiet. Ósmego morderstwa popełnionego w Łodzi nie potrafiono mu jednak udowodnić z powodu braku ciała ofiary. Tajemnicza ósma ofiara miała zostać zamordowana pomiędzy ostatnią szóstą ofiarą serii z Gałkówka, a ostatnią ofiarą mordercy znalezioną w Warszawie. Swoje ofiary bił i torturował. Modzelewski mordował kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 87 lat, dusząc jego łymi rękami lub przelikiem. Ofiarą zabierał zarówno wartościowe, jak i drobne, bezużyteczne przedmioty, które później wyrzucał. Wykazywał się szczególnym okrucieństwem. Morderstwa miały charakter seksualny, dolne partie ciała zamordowanych kobiet były obnażone, a sposób ułożenia zwłok sugerował dokonanie penetracji. Modzelewski był sadystą, jednak nie stwierdzono jednoznacznie, czy pastwił się nad ofiarą przed czy po jej śmierci. Przyczyną zachowań mordercy było zaspokojenie seksualne, które osiągał odbierając życie swoim ofiarom. Stanisławowi Mozalewskiemu postawiono zarzut do dokonania siedmiu zabójstw i usiłowania czterech kolejnych morderstw. Oskarżono go również o nielegalne posiadanie broni rewolweru. Sąd wojewódzki w Łodzi skazał oskarżonego wyrokiem z dnia 5 lutego 1969 roku na karę śmierci. Wyrok przez powieszenie wykonano w listopadzie 1969 roku w Mokotowskim więzieniu przy Ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Tadeusz Einstein. W okresie od lutego do lipca 1933 roku zamordował w Łowiczu i jego okolicach 7 kobiet, a trzy kolejne zgwałcił. Do schwytania zwyrodnialca przyczyniły się dwie nastolatki, które Einstein zmusił do wspólnej tułaczki, w trakcie której opowiadał o popełnionych zbrodniach. Ofiarom udało się zalabować policję. Ata ruszyła w pogoni za Einsteinem. Mordercę ujęto na terenie klasztoru we Włocławku. Wkrótce powiązano go z serią morderstw, które miały miejsce w Łowiczu. Gdy został przetransportowany na wizję lokalną do Łowicza na stacji kolejowej, tłum ludzi usiłował porwać Einsteina z rąk policji w celu dokonania na nim linczu, jednak policji udało się opanować sytuację. Proces Einsteina toczył się w Sądzie Okręgowym we Włosławsku. Pomimo iż podczas przesłuchań Einstein przyznawał się do popełnionych zbrodni, w trakcie procesu wyparł się ich i zrzucił winę na kogoś innego. 23 sierpnia 1934 roku został skazany na 15 lat więzienia i 10 lat utraty praw obywatelskich. Za okoliczności bagodzące uznano moralne zaniedbanie oskarżonego. Jego dalsze losy są nieznane. Paweł Tuchlin. Paweł Tuchlin był synem Bernarda, nadużywającego alkoholu rolnika, i Moniki z domu Wojer. Urodził się jako ósme dziecko spośród 11 orga rodzeństwa. Przez oboje rodziców był surowo traktowany. Moczył się jeszcze jako nastolatek i wszyscy we wsi o tym wiedzieli. Paweł Tuchlin atakował swoje ofiary na terenie Gdańska, w okolicach Stargardu Gdańskiego, Skarszew, Trzewa, a także na obszarze ówczesnego województwa elbląskiego i bydgoskiego. Najmłodsza z jego ofiar miała 18 lat, najstarsza zaś 35 lat. Łącznie zamordował 9 kobiet. Tuchlin przez pół roku przebywał na obserwacji psychiatrycznej w Szczecinie. Postrzegany był jako miły i uczciwy. Odkrył w sobie uzdolnienia plastyczne, wygrał nawet konkurs na lepienie rzeźb z chleba. Wymieszany ze śliną chleb daje się znakomicie formować, a potem zastygać w kształcie jaki mu nadano. Tuchlin wykonywał w ten sposób makiety pochwy. Ozdabiał je nawet naturalnym włosiem. Będąc na obserwacji psychiatrycznej, zakochał się w pani doktor. Zaczął pisać do niej listy, żeby nie lekceważyła go, bo dopiero przy nim może poczuć, co znaczy słowo prawdziwy mężczyzna. Jedną z tych pochw, które ulepił, podarował jej w prezencie. Pani doktor doznała rozstroju nerwowego. W toku śledztwa Paweł Tuchlin przyznał się do 10 zabójstw i 11 usiłowań. Jak sam twierdził w czasie przesłuchania, mordował, by poczuć się lepiej. Na rozprawie odwołał zeznania. Twierdząc, że zmusili go do tego funkcjonariusze milicji obywatelskiej. Sąd wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 5 sierpnia 1985 roku skazał Pawła Tuchlina za 9 zabójstw i 11 usiłowań popełnienia morderstwa na karę śmierci. Sąd najwyższy utrzymał wyrok w mocy, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie wykonano 25 maja 1987 roku w areszcie śledczym w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12. Po śmierci odcięto mu głowę zanurzono w słoju ze formaliną który następnie gdzieś zaginął. Został pochowany oficjalnie na cmentarzu w pienioszkowie gmina Gniew, nieoficjalnie na gdańskim cmentarzu w jednej z kwater NN. Według mecenasa Marka Maja, obrońcy Tuchlina na etapie śledztwa, grabarze przed zamknięciem wieka oddali mocz do trumny. Zdzisław march -Ficki, najbardziej krwawy polski seryjny morderca skazany na karę śmierci za zabójstwa 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych 7. Działalność wampira rozpoczęła się 7 listopada 1964 roku, gdy w Dąbrówce Małej doszło do zabójstwa pierwszej ofiary. Mecek. Od tego momentu aż do 1970 roku doszło do 21 napadów przypisywanych jednemu sprawcy, w tym 14 śmiertelnych. Sposób postępowania sprawcy był zawsze taki sam. Szedł za opatrzoną ofiarą, podbiegał do niej z tyłu, a następnie uderzał w głowę ciężkim, tępym przedmiotem. Do ofiara upadała biwio wielokrotnie, powodując zgon. Po czym w niektórych przypadkach dokonywał czynności seksualnych z donatką. Nigdy nie doszło do gwałtu. Nie znaleziono również nasienia sprawcy. Niektóre ofiary obnażał jednej wyciął kawałek wzgórka kałonowego. W 20 przypadkach sprawca uderzał z lewej strony, w ostatnim napadzie sprawca uderzył z prawej strony. Dodatkowo w dwóch ostatnich przypadkach zmienił narzędzie zbrodnie. Rany na ciele ofiar miały inny kształt. W komendzie wojewódzkiej milicji obywatelskiej w Katowicach po upewnieniu się, że mają do czynienia ze seryjnym zabójcą po sprawach z lipca i sierpnia 1965 roku powołano w celu złapania wampira specjalną grupę o nazwie Zagłębie. W listopadzie 1966 roku zmieniono jej nazwę na Anna od imienia pierwszej ofiary. Naczelnikiem grupy został kapitan Jerzy Gruba. Do sprawy Anna zaliczono 21 przypadków, nie wszystkie śmiertelne. Śledztwo w sprawie wampira trwało ponad dwa lata. Akta sprawy obejmowały ponad 166 tomów. 28 lipca w 1975 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach uznał Zdzisława Marchwickiego za winnego popełnienia zarzucanych muczynów, zabójstwa 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych 6, skazując go na karę śmierci. Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok wykonano w areszcie śledczym w Katowicach, pochowany jako NN na cmentarzu w Katowicach, Panewnikach, Kwatera. 32 obecnie nieistniejąca, grup 39, godzina pochówku 22, sąsiednie kwaterzem numer 38 pochowany został w 1968 roku inny seryjny morderca Bogdan Arnold. Tadeusz Grzesik Polski plantator truskawek i wielokrotny morderca Znany także jako truskawka i killer Członek grupy przestępczej określanej w mediach jako gang kontenerowców Ożenił się, doczekał się dwójki dzieci Najprawdopodobniej pierwsze morderstwa, w których brał udział Miały miejsce 19 września 1991 roku W Cedzynie brał udział w zastrzeleniu trójki obywateli Ukrainy Dwóch mężczyzn i kobiety Kobietę zgwałcił przed pozbawieniem jej życia Z ciała kobiety zabezpieczono ślady biologiczne Należące do dwójki mężczyzn. Prokuratura badała, czy Grzesik mógł mieć związek z mającym miejsce w 1992 roku morderstwem człowieka zajmującego się handlem walutami. Tadeusz Grzesik był również podejrzany o zamordowanie w sierpniu 1997 roku mieszkańca jego rodzinnej miejscowości, Woli Jechowej, który miał zostać zabity z powodu długów. Jego ciała nie odnaleziono. Kolejna sprawa, w której podejrzanym jest Grzesik, to zabójstwo dwójki mieszkańców Radlina Łukasza S. i Mariusza J. Doszło do niego. 3 lipca 1998 roku. Ofiary zostały zastrzelone. Tadeusz Grzesik jest także podejrzany o kolejną zbrodnię, w zabójstwo 17-letniego Romana K., nastolatek w nocy z 18 na 19 lipca 1998 roku. Wracał z dyskoteki, został zamordowany w brutalny sposób. Dwójka jego kolegów została pobita i wymagała hospitalizacji. Jego ciało znaleziono rano 19 lipca 1998 roku. Grzesik jest również podejrzany w zabójstwie Andrzeja K., pracującego jako kierowca. Do zabójstwa doszło w 1999. W 1999 roku Andrzej K. został zastrzelony. Pracował w firmie RS But. 20 czerwca 1999 roku zamordowana została Krystyna M. Była ona pracownicą firmy Rezbud, tak jak Andrzej K. Podobnie jak Andrzej K, została zastrzelona z broni palnej. Grzesik jest podejrzany o udział w jej zabójstwie. Tadeusz Grzesik stworzył gang, który w latach 2005-2007 dokonywał napadów na właścicieli kantorów. Do zabójstw właścicieli kantorów, których dopuścił się Tadeusz Grzesik i jego wspólnicy, nawiązuje 13 odcinek trzeciej serii serialu Pitbull. Niektóre szczegóły oraz nazwisko oczywiście zostały zmienione na potrzeby scenariusza. Tilly Klimek, polska seryjna morderczyni żyjąca w Stanach Zjednoczonych, wiązana z 20 morderstwami. Klimek przyznała się do podtruwania męża w nadziei, że zgony poprzednich mężów nie będą badane. Jednak policja sikakowska zdecydowała się włączyć tamte śmierci do sprawy, badając rzekome proroczesne kobiety. Dowodem przeciw niej był fakt, że na każdym zgonie męża kobieta zyskiwała finansowo. Zmarli mężczyźni zostali ekshumowani, a w ich ciałach również odnaleziono arszenik. W czasie śledztwa wykryto także, że otruci umierali inni ludzie, którym Klimek źle życzyła. Sąsiedzi, zwierzęta, kobiety, o które była zazdrosna oraz konkurenci, którzy ją porzucili. W trakcie śledztwa Klimek jako wspólniczkę wskazała kuzynkę Nelly Kulik. W 1923 roku odbył proces obu kobiet. Zostały one oskarżone o otrucie 20 osób, w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym, ale nie wszystkie otrucia zostały udowodnione, bo oskarżone nie przyznawały się do stawianych zarzutów. Obie zostały skazane na dożywotnie pozbawienie wolności. Kara taka nigdy wcześniej nie została wymierzona kobiecie w hrabstwie Kuk. Nelly Kulik po roku została zwolniona z więzienia, a Teli Klimek zmarła w nim 20 listopada 1936 roku na zawał serca i została pochowana w nieoznakowanym grobie. Do dzisiaj jest w historii Chicago seryjną zabójczynią o największej liczbie ofiar.